Proszę Państwa, kolejny odcinek Ludzie, Pasje, Miasto, realizowany przez Miejski Dom Kultury w Częstochowie. Dzisiejszy odcinek będzie muzyczny, jakby nie patrzeć, bo muzyka jest pretekstem do tej rozmowy. Z prawdziwą przyjemnością przedstawiam Państwu gościem moim i Państwa Janek Głowacki, czy Jan Głowacki? Witam serdecznie. W metryce Jan Głowacki, ale wszyscy mówią Janek. Tak, no, jest. To dobrze. Ja jak słyszę Janek, to mi się zawsze przypomina film Cztery pancerni i pies, tak. Bo to były czasy mojej młodości. Ale zanim w ogóle o tej muzyce porozmawiamy, to chciałbym, żebyśmy może nie poplotkowali, ale naszym widzom parę takich rzeczy uchylili. Bo tak, częstochowianin, prawda? Z urodzenia, od urodzenia. I teraz tak, ja jak słyszę nazwisko Głowacki, to mam w głowie tak, mam w głowie malarza, mam w głowie historyka sztuki i co, i mam w głowie muzyka? No tak. No i ale tych Głowackich jest jeszcze więcej, czy tylko trzech? Znaczy wiesz, chodzi mi o ród Głowackich. Nasza rodzina liczy 11 dzieci. Ja jestem 11 dzieckiem naszych rodziców. Bardzo często żartowałem, że jestem jedynak z drugiej dziesiątki. Aha, to strasznie olbrzymia. Przechyliłem szale na korzyść braci, gdyż byłem 6. bratem, 6 braci i 5 sióstr. Czy to jest tak, że wszyscy gdzieś zajmują się czymś związanym ze sztuką? To była taka historia, że tutaj takie dwa rody częstochowskie, pospieszalscy i my, zresztą od lat się przyjaźniliśmy, razem też muzykowaliśmy. Nasi ojcowie, mój tato, jak również pan Pospieszalski, byli architektami. Aha. I gdzieś ta architektura też zapoczątkowała. Natomiast myśmy u taty mieli prawdziwą szkołę kultury i sztuki na co dzień w domu, bo tata dosyć rysował projekty. Od małego sam próbował grać na skrzypcach. Zarażał wszystkich po kolei graniem. Gdy rysował projekty, cały czas siedział pochylony nad deską, ale po prostu nie było takiej możliwości, żeby muzyka klasyczna w domu nie rozbrzmiewała. Aha. Ewentualnie nas tylko wołał, żeby tą płytę przełożyć. I tak gdzieś to zamiłowanie do literatury, do sztuki, do historii też zostało i sprawiło to tak, że jeżeli chodzi o nas, to prawie wszyscy skończyli studia wyższe. A jeżeli chodzi o sztukę, to tak. Dwóch braci jest profesorami, bo Janusz Rafał Głowacki, tak. Malarstwo. Andrzej Paweł Głowacki, który w tej chwili wykłada na Uniwersytecie w Rzeszowie, również jest po architekturze wnętrz, jest profesorem zwyczajnym. Piotr, który jest historykiem sztuki. Kazimierz, który w chwili obecnej jest w Stanach. On jest muzykologiem i pedagogiem, też grał na fagocie. Miażdżysz mnie. Maciej Aleksander jest z kolei archeologiem. Aha. Mnóstwo wystaw, między innymi takim próbującym Skarby Jasnej Góry w Sztokholmie. Aha. No i moja skromna osoba, zarażona muzyką. Od młodości mogę powiedzieć, że muzykę mam rzeczywiście w genach. To ja mogę teraz tylko bić brawo i mówię brawo twój tata, brawo twoja mama. Brawo. Tutaj nie chcę absolutnie umniejszać siostrom, natomiast siostry bardziej umysły ścisłe, bardziej praktyczne. Jedna fizyka, druga chemia, ale jeżeli chodzi o ten podział, to tu mężczyźni jakoś w niezrozumiały sposób wszyscy w sztukę, w kulturę, tak. A siostry bardziej umysły ścisłe. Proszę, taki podział. Tak. Powiem ci szczerze, że strasznie mi zaimponowałeś, dlatego, bo ja... rodzice. Ale wiesz, twoi rodzice mi zaimponowali, bo byłem przekonany, że tych Głowackich jest trzech. Nie miałem do tej pory wiedzy, że to jest tak potężny ród.
No dobrze, ta muzyka, bo to jest jak gdyby pretekstem, prawda, to nasze spotkanie, czyli no gdzieś twoje dziecko, jedynka pod prądem, bo, oj, tak, ale... bo tutaj no, no wiem, że ty jesteś dowódcą tej bandy. I... Założycielem i dowódcą, tak. No. Powiedz parę słów, jak to w ogóle przypadek, że to się urodziło? No to znaczy nie, ja no sam oczywiście chodziłem do szkoły muzycznej. Potem oczywiście, jeżeli chodzi o studia, no to próbowałem dostać się na anglistykę na Uniwersytet Jagielloński, za pierwszym razem się nie udało. I tak troszkę chyba ku czci taty, ku zadowoleniu taty, żeby no, do wojska nie iść, poszedłem na takie studium policjalne w Częstochowie, właśnie na architekturę, które ukończyłem. Nie powiem, że nie przy zacnej pomocy i zadowoleniu taty, ale mam słaby wzrok i jak gdyby no, czułem, że w tą architekturę dalej nie pójdę, a muzyka nie dawała mi spokoju. I potem dopiero studia muzyczne, fortepian. I ponieważ no, było już troszkę późno, żeby myśleć o jakiejś karierze takiej stricte solowej, wirtuozerskiej, może też troszeczkę trema zbyt duża. Czasami żałuję, że nie poszedłem w tą stronę, szczególnie w stronę kompozycji czy dyrygentury, ale jednak ta muzyka wygrała i gdzieś odkryłem taką pasję, że no skoro sam już wirtuozem nie będę, to chociaż chcę tą młodzież tym wszystkim zarazić i zaczęło się oczywiście od szkół. Szkoła podstawowa, gimnazjum, uczę też w liceach i to jest nieprawdopodobne uczucie, jak się gdzieś te dzieci wyciąga z tego marazmu szkolnego i odnajduje się flecistów, trębaczy, saksofonistów, gitarzystów i potem ktoś może tak banalnie powiedzieć akademia szkolna, a tak naprawdę to czasami są niesamowite spektakle. Kapitalna występy tej młodzieży i to uwrażliwia, to rozwija. Zanim nastała jedynka, lwią część swojego życia takiego artystycznego poświęciłem Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Mykanowie. Tam, tak, tam po prostu jestem instruktorem po dzisiejsze dni i prowadzę takie studio piosenki. I tutaj no, mogę się pochwalić naprawdę, że przez moje ręce przeszło wiele wspaniałych młodych ludzi i to jest niesamowite doznanie, kiedy uczy się dziewczynkę Kasię, Agatkę czy Adasia od trzeciej czy czwartej klasy podstawówki, a potem oni wyfruwają, występują tak jak Oliwia w Piwnicy pod Baranami, we wszystkich tych programach typu Talent Show, The Voice of Poland czy innych przedsięwzięciach, koncertują. Poza tym no, wspaniałym epizodem też w moim życiu było to, że 6-7 lat występowałem z Piotrem Rubikiem wprawdzie w chórze, tutaj ta część chóra. Chciałem zapytać, czy klaskałeś Rubika? Klaskałem, może klaskałem. Mimo krytyki i nazywania tego sakropolo uważam, że ten początek kariery i te pierwsze oratoria no, to były naprawdę tak. Z głową. I mało tego, no, zabierałem tą moją młodzież również, także bardzo się cieszę, że takie osoby jak Kasia Wrzalik, jak Adam Sikorski, jak Agata Geisler czy Monika Łyko potrafiły również ze mną jeździć i również poznać tą scenę i te występy z Rubikiem. A potem troszeczkę też dzięki pani dyrektor Małgorzacie Darocha w szkole podstawowej numer 1 po jakiejś tam akademii powiedziała, mnie to się marzy, żeby w podstawówce był taki zespół rockowy. Ja mówię, no, czemu nie? I tak się udało te dzieci wyłuskać naprawdę na poziomie czwartej, piątej klasy że szkoły się podstawowej. Urodziło. No właśnie, ja bym chciał zapytać tak, bo może na początek. Jeżeli byś wymienił obecny skład tego zespołu, tak. To no, mamy Oliwię Świąć, czy Oliwkę tak Świąć jako wokalistkę. Tak. Dalej, instrumenty i... Oczywiście. Bas? Bas Maciek Górecki, chłopak, który jak gdyby, no, którego wyłuskałem, zaczął się uczyć na gitarze klasycznej, ale mówię, Maciek, zacznij się uczyć na basu, wie, będziesz grał w zespole. I to było na poziomie piątej klasy szkoły podstawowej. I rzeczywiście zaczął z zapałem i zrobił fenomenalne postępy.
No takim objawieniem był Olek Małachowski, który w czwartej klasie, długie włosy, w ogóle taka postać sceniczna, gitarzysta na gitarze elektrycznej. Aha. W tej chwili Olek już nie występuje, poszedł swoją drogą, zastąpił go też no, fantastyczny muzyk Kacper Beku, z którego z kolei miałem przyjemność uczyć w zakładach w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie. Aha. Na gitarze. Wszedł. Na gitarze elektrycznej. Kacper, tak? Tak, Bekus. Kacper Bekus. I kto dalej? Adam Jaszczyk. No, tak samo objawienie, konkurs szkolny, talent show. Przyjeżdża tata, rozkłada perkusję i chłopczyk w czwartej klasie naparza AC/DC, Highway to Hell. Tak. Tak, mówię, o, to ja już cię chłopie nie wypuszczę, to już z moich... Tyś już mój. Tyś już mój i po prostu, no to był napęd. No jest basowa, jest perkusja, jest gitara. Oliwię uczyłem właśnie w Mykanowie i od razu pomyślałem o niej jako wokalistce. No i ja jako taki dinozaur mam zaszczyt. Tak. Czyli grasz, wychodzisz na scenę razem ja, z nimi. Tak, ja wychodzę. Czyli z nimi trzymasz na scenę. To jakoś tam gdzieś tak, tam jednak tak, pilnujesz. Tak. No pilnuję, bo wiem, trzymam, że komponuję, piszę. Tak, no właśnie, że to jest tak, że nie dość, że komponujesz, to jeszcze teksty tak. I no aha, no czyli jesteś takim guru, nazwijmy to. No, ja podziwiam, bo oni mi dają też młodość i energię. Tak. Natomiast Jedynka pod prądem jest dla mnie osobiście niesamowitym doznaniem, że ja po prostu po czasie takiego ukrycia obnażyłem się, bo zacząłem po prostu pisać teksty, pisać poezję, pisać muzykę, pisać piosenki. No. I teraz nawet takie są pokusy, że też robię takie rzeczy tylko też dla siebie, poza zespołem. Aha. Czyli, ale po prostu tutaj było... Jak gdyby odkryłem to niespełnienie swoje. Fajnie, fajnie, super. No mamy w tej chwili nagraną już trzecią płytę, chcielibyśmy no bardzo wypromować. A są jakieś plany, żeby to pokazać w ogóle w mieście? Jakoś tak? No tak. Oczywiście szukamy pomocy, szukamy też wsparcia, bo to wszystko się wiąże niestety z finansami. Mamy też takie doświadczenie, no bardzo fajne, aczkolwiek trochę nam żal, bo chyba więcej razy już występowaliśmy w Krakowie i mamy większe uznanie w Krakowie niż u nas, bo zaczęło się wszystko od tego, że wystartowaliśmy w takim konkursie Radia RMF Classic na piosenkę o Krakowie. I tam taką piosenkę popełniłem, zresztą uważam, że ta piosenka naprawdę jest bardzo ładna. I trzeba było zgody o wykorzystanie, bo zrobiłem takie małe zapożyczenie z pieśni Ta nasza młodość. Aha. Taki mały cytat muzyczny. I w związku z tym udałem się do Krakowa, do pana Koniecznego o zgodę, który bardzo chętnie nam tej zgody udzielił, żeby ten fragment był w naszej piosence wykorzystany. No i musiałem się też udać o zgodę do poety, ale pan Tadeusz Śliwiak już nie żyje, więc miałem niesamowitą przyjemność poznać panią Weronikę Śliwiak, córkę, która też udzieliła bez problemu, nawet przy okazji to było dosyć bliskie od tego, kiedy Organek zrobił też tą pieśń i też od pani Weroniki zgodę, ale od tego czasu pani Weronika zaprasza nas tam regularnie na występy do Krakowa. Także dwa razy graliśmy już na Nocach Poezji w Krakowie, na Dniach Bieżanowa. No, Oliwia też dzięki temu zadebiutowała w Piwnicy pod Baranami. No wiem, także ta nasza rozmawiałem, chwaliła się. Krakowska przygoda trwa. Trwa. No i dobrze. Teraz ja byśmy powiem, chcieli tak szerzej właśnie tutaj jeszcze w naszym mieście. Tak, ja ci powiem, że ja, jak wiesz, zajmuję się teatrem i też tak sobie ktoś pyta, Wojtek, kiedy będziesz grała? Ja tak mówię, wiesz co, w Częstochowie to może za jakiś czas, a też jeżdżę, gram, wiesz, poza Częstochową i częściej te występy są poza niż no w samym mieście. Ja właśnie tak ubolewam z perspektywy takiej, że tutaj to absolutnie to nie jest jak gdyby żal, ale często się słyszy, że wszystkie te nowe programy nauczania, wszystkie mądre edukacyjne nowości, żeby te dzieci aktywować, żeby te dzieci uczyć przez zabawę, przez działanie. No, myśmy tego dokonali, a czasami odbija się troszeczkę człowiek od mur, bo jest super młodzież. Wychodzą się z jednej podstawówki. W tej chwili przedstawiciele czterech liceów naprawdę na niesamowitym poziomie. No i taki apel, no bierzcie ich, pokazujcie ich. Tak. To są niesamowite. No jeszcze dzieci mimo super. Wszystko, a trzeba by ich troszeczkę bardziej pchnąć. Gotujesz?
No, ja jako najmłodszy to tak, bardzo często przyglądałem się mamie, ale nie Ale będę mistrzem tutaj, kuchni nie jesteś. nie jestem tutaj, muszę oddać to, że przez liczne moje obowiązki, to znaczy szkoły, domy kultury, jednak dużo w domu nie przebywałem, także dzieci by przy mnie jednak z głodu umarły, więc tutaj małżonka gotuje i trzyma. Aczkolwiek był taki okres, gdzie chorowałem dosyć poważnie na zatoki i był taki czas, że to ja byłem w Prowadziłeś domu, kuchnię. tak, a małżonka pracowała. Przeżyliśmy, więc No, coś to tam dobrze. gotowałem, ale no nie będę tutaj Udawał, że jest elegant, tak, że jest przypisywał sobie, tak. perfecto. Ale Janku, robię dobrą kawę. no widzisz, no to już jest coś. Janku, film, który byś naszym widzom polecił. To taki film, który był dla ciebie ważny. Jest coś takiego? Jest masa Ja tutaj, wiem, tak, ale no pytanie o film to jest takie, jakbyś mi zadał pytanie, o jaką muzykę. piosenkę najlepiej Tak, lubię, tak. albo A jaki ta za chwilę gatunek. będzie to pytanie. Film jest dla mnie, no, absolutnie muzą, a znaczenie muzyki filmowej, no to już jest w ogóle coś, co jest w mojej przestrzeni, tutaj w przestrzeni mojej duszy jest niezwykle ważne. Po prostu uwielbiam Ennio Morricone, Ennio uwielbiam Morricone, to już dobrze, niektóre. czyli Ale na. jeżeli film, no mój Boże, kiedyś w jednym wywiadzie nazwałem się panem od muzyki, ale to tylko przez to, że to też było spowodowane lekturą świetnego filmu francuskiego, Pan od muzyki, który pokazywał losy takiego sierocińca. Uwielbiam dobre polskie kino, no wiadomo, że Dobra. Kieślowski, ale gdyby teraz tak powiedzieć, który film, może ze względu na muzykę, to Misja. Misja, tak. A powiem ci, że to coś wspólnego jest z tych pospieszalskich z Głowackimi, bo rozmawiałem z Marcinem Tak. Pospieszalskim i on też powiedział misja. A, to korespondencyjnie bardzo Tak, się cieszę. jest. Dobrze, muszę to pytanie też zadać. Jaki jest twój stosunek do Częstochowy i jak ty postrzegasz to miasto? Jestem częstochowianinem z dziada pradziada. Kocham to miasto. Dla mnie też w sposób naturalny jest związane z Jasną Górą, co jest absolutnym fenomenem. I też ubolewam, że nie udało się tutaj tego naszego sanktuarium z jakichś różnych, może też troszeczkę, może powiem tak, skomplikowanej historii polityczno-społecznej naszego kraju tak wypromować, jak na przykład Fatimę czy Lourdes. I myślę, Tak. że to miasto mogłoby dużo więcej skorzystać z obecności Jasnej Góry, Tak. która tutaj jest. Takie próby były, ale. Byłem bardzo od małego i od młodego zaangażowany całym sercem w niesamowite festiwale Jeunesse Musicales, które odbywały się w Filharmonii, tak. Filharmonii, festiwal Grażyny Bacewicz. A już pełną piersią logistycznie i sercem byłem po prostu związany z festiwalem Gaudeamater, który był dla mnie fantastycznym festiwalem. Wprawdzie nie wiem, dla części osób, czy może też decydentów, miał on łatkę festiwalu sakralnego, ale no, możliwość obcowania, chodzenia na koncerty w Częstochowie, gdzie w katedrze śpiewa Bobby McFerrin, Tak, na hali Polonia byłem. Gregorians, The King Singers, w Tak. kościele seminaryjnym, i tak by jeszcze wymieniać. No, Krzysztof Penderecki, Garbarek, no po prostu niesamowite wydarzenie. I cóż, no muszę powiedzieć, że po prostu brakuje tego. Brakuje tych wydarzeń kulturalnych. I jadąc tutaj na nagranie, rozmawiałem właśnie z Oliwią i zresztą sam to odczuwam po swoich córkach. No, bardzo, bardzo żałuję, że dzieci wyfruwają, to znaczy wyjeżdżają na studia do innych miast. No i niestety bardzo często tutaj już nie wracają. Tak. My akurat już jesteśmy stare pryki i Dokładnie. starych drzew się nie przesadza, natomiast rzeczywiście Częstochowa na mapie Polski jest jednym z najszybciej wyludniających się miast w kraju. To jest No bardzo myślę, że zaczęło przykre. się to wszystko od tego pozbawienia województwa. Województwa, dokładnie. Może też kilku błędnych decyzji. No,
uwielbiam sport. Mhm. Nie mogę powiedzieć, że jestem sportowcem, bo bym okłamał, ale uwielbiam sport. No i to samo, no, te problemy teraz ze stadionem nasze. Tak. Dobrze by było, żeby to się wszystko rozwiązało, żeby szło ku lepszemu. Czego życzę tobie, sobie i wszystkim mieszkańcom tego grodu. Dobrze. Jeszcze taką małą wycieczkę wrócę do tej muzyki filmowej i tutaj też do Marcina. Bardzo często też dzieciom czy w szkole uwielbiam ten temat. Ale córy poszły w stronę muzyki, czy nie? No to znaczy tak, córy poszły. Moja Kasia, młodsza córka, jest po choreografii w Krakowie, jest tancerką, także studiuje obecnie, ale cały czas już prowadzi różne zajęcia z młodymi ludźmi. Natomiast starsza Zuzanna grała na pianinie, ale no mama troszkę się bała, że będę dzieci jak gdyby troszeczkę tak siłą ku tej muzyce pchał. Wrażliwość muzyczną ma, też z muzyką obcuje, ale w tą stronę nie poszło. Janku, czego tobie życzyć? Chyba z perspektywy doświadczenia życiowego przede wszystkim zdrowia, żeby mieć siłę do działania. I tak, no mnie pewnie też, ale życzyłbym tym wszystkim młodym ludziom, których uczę, mojemu zespołowi Jedynka pod prądem, możliwości rozwoju, możliwości zaistnienia, szerszego pokazywania się ludziom, pokazywania tego, co potrafią. I tutaj taki apel o działanie tych wszystkich instytucji do rozwoju kultury, żeby być bliżej ludzi, być bliżej przede wszystkim tych młodych ludzi. No tutaj oczywiście Częstochowa załatwiła sprawę, bo jest TILAW, jest formacja, są pospieszalscy, każdy powie, że z tego miasta mnóstwo, ale to już jest jednak inna generacja, to jest nasza generacja. Dokładnie. Chodzi mi o tych młodych ludzi, żeby a czas się nie cofa, tylko idzie do przodu. Żeby ich następcy mogli pójść w świat i żeby taka Jedynka mogła być zespołem na miarę TILAW, czy Oj, cudownie by było, cudownie. Byłoby cudownie, ja bym z serca życzę. Proszę Państwa, gościem moim i Państwa Janek Głowacki ze słynnego rodu Głowackich. Pierwszy po dziesiątce, czyli jedenaste. Jedynak z drugiej dziesiątki. Jedynak z drugiej dziesiątki, muzyk, twórca zespołu Jedynka pod prądem, który może De Volaya nie przyrządziłby super, ale jak kawę zaparzy, to naprawdę smakuje. No, sam powiedziałeś, że kawę parzysz wyśmienitą, tak. Więc tu nic nie skłamałem. No i cóż mogę powiedzieć, pedagog i człowiek, który robi nieprawdopodobną robotę, wyszukując tych wrażliwców i pchając ich w stronę muzyki. No i bardzo ci za to chciałem podziękować, że jesteś. Dziękuję. Dopóki starczy zdrowia, będę ich odciągał od komórek, komputerów. Dokładnie. Od tego szalonego, wirtualnego świata. Bardzo dziękuję za dziękuję rozmowę. I do tej Wojtku, kamary. I Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Trzymaj się ludziska. Pozdrawiamy Was. Pa, pa.